Jestem ciekaw, czy po roli w filmie Smoleńskiej jest teraz więcej ról, czy może wpłynęło to jakoś negatywnie i tych ról, nie wiem, jest mniej propozycji? Nie zauważyłam absolutnie jakiegoś negatywnego wpływu, nikt mnie za to nie hejtuje, przynajmniej ja tego nie odczuwam i w ogóle nie łączyłabym tego z karierą i z tym, co się dzieje. Natomiast już z całą pewnością, jak mogą wszyscy zauważyć, nie jestem pupilem telewizji publicznej, więc nie, to ani w jedną, ani w drugą stronę nie działa. A wbrew temu, co niektórzy próbują mówić, ja się cieszę, że zagrałam, że miałam okazję pracować z Antonim Krause, że miałam okazję zagrać w filmie fabularnym i tyle.